dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj poranek zaczęłam od agrowłókniny na hortensji, bo przymroziło ostro. A teraz idę dać jeść ptaszkom i pozbierać jabłuszka. Okej. Najpierw ptaszkom dam jeść. Pustka. O, wody muszę dolać. Wody muszę dolać. Też nie ma. Całkiem zamarzła. Woda po prostu zamarzła. O, dzisiaj przymroziło. Trochę zapomniałam o tej hortensji. Bo ona jest najmłodsza. No ale może da radę. Będę musiała przynieść wody z domu, ciepłej. Jabłuszka też zamarzły. O Boże. No dobra, drzewo ogołocone. Tu jedno takie wiadro, tu miska. Ptaszki nakarmione. Można iść. Rudy, idziesz ze mną? Zobaczcie, już tutaj grabię jeszcze to, co zostało, trochę jeszcze pospadało, więc jeszcze to zagrabiam, a Rudy nie chce mi pomagać. Rudy tylko na ptaki patrzy. No, więc ja pracuję. No hej, dopiero teraz się widzimy, dlatego, że byliśmy dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo zajęci i ja teraz już przygotowuję obiad. Było tak, grabione, było trochę remontu, było tyle pracy, było, jak to się mówi, ściąganie wody z tego, z kranu w ogrodzie. Było, także sporo się działo. I teraz już przyszłam do domu zrobić obiad, bo naprawdę jestem daleko w polu. Chciałam dzisiaj zacząć trochę takie porządki świąteczne, już przedświąteczne, ale dzisiaj to chyba raczej nic z tego nie wyjdzie, bo ja to nie będę tak zaczynała, wiecie, od środka dnia, po prostu może jutro to wyjdzie. O, przyszedł pan kierownik. Siemacie. Panu kierownikowi trzeba chyba takie, takie też, ten, proszę, trzeba sprezentować, proszę, no jak elegancko. No ale tutaj kamera do mnie, i tak, dzisiaj wiesz co opowiadam o sąsiedzie, co kiedyś miałem sąsiada. Jeszcze w Sopocie, co jeszcze myszki nie znałem. Hen. No, dawne lata. No, taki ogólnie śmieszny sąsiad, to nie powiedziałem trochę. No. O sąsiedzie. A ja będę w międzyczasie ten strugała, no, obierała. No, śmieszny sąsiad był. Co on wyprawił w kółko. No, tam przy maluchu ciągle naprawiał. W ogóle nim nie jeździł. A w ogóle ciągle go naprawiał, tego malucha. Ciągle robił, szlugi jarał dużo. No, a tam jeszcze inne takie. W ogóle to nawet zupa klopsowa, nie? A on, w ogóle to w tych vlogmasach, to zobaczcie ile się dzieje. Masa rzeczy. Widzicie ile rzeczy się dzieje? A to kurna jeździmy. No, wiecie, życie się toczy normalnie. No to, że a to załatwiamy. A to pracujemy. Także widzicie, te vlogmasy to masa rzeczy. Masa rzeczy się dzieje w tych vlogmasach. No życie się normalnie toczy. Także widzicie, ja wam powiem, że takie vlogmasy jak myszka robi, to są super vlogmasy. Zobaczcie ile rzeczy się ale dzieje. Ale co dzisiaj się dzieje? Masa rzeczy. Śnieg pruszy. No. Słuchajcie, pół godziny temu zaczął pruszyć śnieg, także... Przecież ile rzeczy się dzieje. Same świąteczne rzeczy.
Przecież to jest, aż jestem. No niestety, jeszcze... Jestem wielkim podziwem dla ja mężczyzn. Ja jeszcze wszystkich rzeczy nie powyciągałam, jeszcze domu nie stroję. Ale to się wydarzy na dniach po prostu, no. Myszko, i teraz tak wam powiem. Dzisiaj myszka ładnie grabiła, normalnie. No, no naprawdę, wiecie, ja mam jeszcze taką pracę, jeszcze przed zimą, wszystko w ogrodzie, także... Ale wiecie, co się dzisiaj zrobiło? Zrobiliśmy normalnie tego. Ściągnęliśmy wodę z instalacji ogrodu, tak. Z ogrodowej. Tak. Bo trzeba, a mamy kurna, wiecie za akcja jaka była gruba? Bo... No i koncesję przecież... Bo żeśmy się lekko zapomnieli. No, i mróz, wyobraźcie sobie, zamroził nam instalację na ogrodzie hydrauliczną, która wodę dystrybuowała. No normalnie to się nazywa po polsku kran. No dzisiaj było minus pewnie z 6 w nocy, co? No i teraz dalej sobie wyobraźcie. Na szczęście mieliśmy palnik, bo mamy palnik, butle. No. Wziąłem, odpaliłem palnik. No i grzaliśmy tą instalację terury. Aż się odmroziło. Nie wiem jak to tam, no... Gdzie to tam najbardziej zamarzło. Takie historie. No ale żeśmy się zapomnieli, żeśmy się normalnie zapomnieli i zamarzło. Także podobna sytuacja. Nie wiem, tutaj muszę studio trochę. Podobna sytuacja była... Cześć, bo na tym gdzie śmieci. Ewa! Łysa! Krycha, gdzie ty tam idziesz? Kryśka! Kryśka! Jadzia! Jadźka. Podobna sytuacja była w Sopocie. To sobie wyobraźcie. Tam w Sopocie jak mieszkaliśmy, to jeszcze wody gruntowe były metr pod ziemią, metr pod poziomem gruntu, nie? No, kopiecie, no nawet nie metr, już woda jest, nie? No. I teraz sobie właśnie znowu sobie musicie wyobrazić, że jak tam mróz przychodził, a przyszedł taki większy, to tam gdzie przychodziły rury, tak, no, że tak powiem, były takie miejsce niegrzane, to zawsze zamarzała woda, nie? I musiałem wzywać zawsze fachowców z wodociągów. No. I przyjeżdżali i żeśmy grzali rury normalnie, ale mało tego. No tam to były cyrki. Mało tego, bo... Tylko, że tam jak jeszcze mieszkaliśmy, to zimą było minus 20. Mało tego, bo woda potrafiła zamarznąć w gruncie. Czyli tam przed licznikiem, nie? Bo za licznikiem to jest moja sprawa, mój interes. A przed licznikiem i potrafiła zamarznąć właśnie przed licznikiem. Także takie chocki krocki. Tak to wyglądało. No niestety. A w studzience, gdzie zegar był, była woda, była poziom wody bardzo wysoki. Także praktycznie tak było, że zegar często, gęsto znajdował się w ogóle w wodzie, nie? No, a jak przychodził deszcz, to z racji tego, że no akurat ten budynek był budynkiem lekkim takim, on był budynkiem letnim, który został później za sprawą, że tak powiem, przepisów prawa zaadoptowany na całoroczny i za sprawą supremy, którą obłożyli, stał się budynkiem całorocznym. No i tak to wyglądało, kochani, a że tam jak deszcz padał, to zaraz woda się zbierała, taką piwniczkę mieliśmy i zaraz, a w tej piwniczce weki, to zaraz tam pełno wody wszędzie. No i tak to widzicie, tak to wyglądało. A tutaj na szczęście nie ma takich jaj. Zdążyliśmy, bo teraz jak ten śnieg zaczął padać. No bo ja mówię do Artura, ja mówię, matko jedyna, w nocy był mróz. Ja mówię, trzeba iść do kranu na ogrodzie. No i faktycznie, a potem słuchajcie, zrobiliśmy
Ja zagrabiłam i ten, i ja patrzę, śnieg zaczyna pruszyć. No i tak naprawdę, no dość ostro zaczął pruszyć, ale na razie jeszcze nie ma jakichś takich większych widoków. No i jak już ogrzałem ten kran, no to trzeba było spuścić z niego wodę. Wiecie, jak się spuszcza wodę? A, macie kran na zewnątrz? Pamiętajcie, kochani, jeśli macie działkę, jeśli macie ogród, jeśli macie jakieś takie miejsce, gdzie właśnie kran wystaje na zewnątrz, to idźcie to zrobić czym prędzej. Bo skutki mogą być opłakane później. A wiem coś o tym, bo lód potrafi rozsadzić. No. Lód potrafi autentycznie rozsadzić rury, czego niejednokrotnie byłem świadkiem i, że tak powiem, poszkodowanym. Ponieważ właśnie też tam w tym domu, sąsiada nie było w domu, wyobraźcie sobie znowuż. I zalało nam mieszkanie. I sąsiada nie było w domu, mróz ścisnął i u sąsiada, i to dwa razy się zdarzyło, i u sąsiada rury zamarzły. A wiecie, to był dom wielorodzinny, znaczy wielorodzinny, nie wielorodzinny, tylko kilkurodzinny. No. I tam jak my mieszkaliśmy już przez wiele, wiele lat, znaczy Artur, ja mieszkałam 5, to tam już nikogo nie było. Wszyscy wyprowadzeni, tylko my w tym całym dużym domu mieszkaliśmy. I tam zamarzło. No, i tam nikogo nie było i po prostu, wiecie, no tyle lat nieogrzewane u góry i wszędzie. Znaczy sąsiad, ja jeszcze nie wiem, czy był, czy nie był, bo ja nie znam jego statusu prawnego. No, ale w każdym razie nieogrzewane i wszystko zamarzło po prostu, no. I straż pożarna była wzywana. Tak. Odcinali rury. No, masakra była. W ogóle to musieli się włamać tam do tego pomieszczenia. Tak, przez okno musieli się włamać. Nie, przez drzwi. Przez drzwi, no, ale wyważyli, nie? Nie, drzwi to ja nie pamiętam, oni mieli takie specjalne przyrządy. No i jak woda z tej rury właśnie wypływała, pękniętej, to zalała nam kuchnię całą na dole. No i drugi raz też to samo się zdarzyło. Ja starałem się o odszkodowanie z takie lwy są dwa, nie? O, to już chyba wiecie. Starałem się o odszkodowanie. To wiecie, jak trudno odszkodowanie było? Ubezpieczyciel powiedział, że to był luty, mróz. A ubezpieczyciel powiedział, że mamy sobie wywietrzyć. Ściany były, no tak jakbyście, no nie wiem, szlauchem lali z góry na ściany i no takie po prostu mokre. Zacieki, autentycznie zacieki były takie wszędzie. No dobra, to teraz gotujemy, dobra? To potem jeszcze przyjdziesz. Mhm. Oho, wycyckali mnie z telewizji. No dobra, więc mamy tak, dzisiaj zupa klopsowa. Ja sobie już tutaj przygotowałam, tutaj jest jakieś 800 gramów mięsa mielonego. Tutaj mam już wodę wstawioną, zaraz będzie mi się gotowała. Muszę jeszcze tylko do końca przyprawić, bo mam tylko trochę soli i pieprzu. Przyprawić. I uformować, dodać cebulkę i uformować, słuchajcie, klopsiki. No i zupa klopsowa to będzie na dzisiaj i na jutro, bo specjalnie wyjęłam, mam zmywarkę włączoną jakby coś. Specjalnie wyjęłam aż tyle tego mięsa, żeby było na dwa dni, żebym jutro nie musiała też robić obiadu. To jest wszystko celowe, słuchajcie. Trzeba tak robić, żeby się nie narobić. Woda mi się już gotuje, a ja jeszcze nie przygotowana, więc wyłączę. Bo warzywa to później. Najpierw mięsko musi się ugotować. Najpierw nasze klopsiki się gotują. Warzywa muszę potrzeć. Tutaj zaraz na bank będę ryczeć, ale cebulka musi być naprawdę drobno posikana. I klopsy normalnie, tak jak klopsy się robi.
Nic tutaj. No tak. Słucham. Nam się gotuje. Jeszcze tak myślę, że z 10 minut, akurat właśnie zmywarka wyprała. Myślę, że jeszcze tak 10, może maksymalnie 15 minut. Później dodam jeszcze śmietanki, dwunastki i do solę, do smaku, jeśli jeszcze będzie mało, bo oczywiście ta woda jest posolona trochę. Może jeszcze pieprzu dodam, no troszeczkę cukru, troszeczkę octu, no i będzie ok. No, także tak się przedstawia zupka klopsowa. No, dodałam jeszcze pietruszkę, żeby trochę zielono się tutaj zrobiło. No, tak dla odmiany. Pietruszka też zdrowa, pyszna.
Także mamy zupkę gotową.